Były wicepremier, minister finansów, a do niedawna szef doradców premiera Jacek Rostowski w kontrwywiadzie RMF. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Panie premierze, czuje się pan jak ktoś, z kogo złożono taką oczyszczającą ofiarę? E, to cie, ciekawe po, e, porównanie. A ja bym powiedział tak. Uważam, że była konieczna e, bardzo o, jasna zmiana... E, twarzy w Platformie Obywatelskiej na tym poziomie rządowym, na tym najwyższym poziomie. Osoby, które były nagrane, były w sytuacji, w której cokolwiek by nie powiedziały w kampanii wyborczej, można było kwestionować ich wypowiedzi, skupiając się na, na tych nagraniach. I w ogóle cała, cały wysiłek polityczny Platformy w kierunku przedstawiania swojego programu, swoich osiągnięć przez te ostatnie lata, uważam wielkich osiągnięć, zawsze zderzałoby się z, z różnymi anegdotami z tych, z tych nagrań. Ale to, I to, to trzeba było, tak, było przejść. Że pan sam chciał zostać ścięty na tym ołtarzu odzyskiwania zaufania wyborców? Czy raczej pana skłoniono do tego? Nie będę wchodził w te rozmowy, ale mogę powiedzieć, że uważam, że ta operacja była, była słuszna, ta zmiana była słuszna. Mam nadzieję, że będzie skuteczna. A słuszna i niespóźniona o rok? Może nie, no bo tak naprawdę, jeśli chodzi o niektóre z tych osób, to dopiero teraz dowiedzieliśmy się, że w ogóle byli, były nagrywane. No ale to wygląda tak, że przez rok uważaliście, że jest wszystko w porządku, że możecie pełnić różne funkcje ministerialne, doradcze, i oto nagle wszyscy nagle uznali, że musimy odejść, nie, to, to koniec. Tak się nie da dalej funkcjonować. Trochę no. To wygląda na zabieg sztuczny. Nie, ja myślę, że on nie, on, on nie jest sztuczny. Oczywiście różne osoby były w różnych sytuacjach. I na pewno ogólne wrażenie, że ministrowie nagminnie chodzą do restauracji na, na kolację, na kosz państwa, jest po prostu zupełnie nieprawdą. Sam sprawdziłem, ile było takich okazji w ostatnich latach, w moim przypadku i mogę powiedzieć, że w 2013 roku, czyli ostatnim roku mojego urzędowania, to zaprosiłem e, poza ministerstwo e, delegację zagraniczną jeden raz. Znaczy był jeden przypadek, kiedy zapłaciłem za kolację poza ministerstwem. I nigdy pan nie płacił za Dwa... służbową kartą za kolację, czy obiady, czy lunche z nigdy. politykami polskimi? Albo z jakimiś postaciami polskiego życia publicznego. W, w, dwa, w 2012 roku był jeden przykład, i tutaj nie mam jeszcze, bo patrzyłem na własne notatki, kiedy nie mam pewności, czy zapłaciłem ja czy ministerstwo, to, był, e, to była kolacja z prezesem Narodowego Banku Polskiego. I to był jeden przypadek w 2012 roku, jeden przypadek w 13 komisarz REN Komisji Europejskiej z jego współpracownikami, a w 2011 roku. Poszalałem. Był to rok prezydencji polskiej i trzy razy zaprosiłem e, gości do restauracji: e, delegację Parlamentu Europejskiego do Amber Room, e, ministra finansów Holandii i ministra finansów Norwegii. Ale Czyli w czy... ciągu trzech lat cztery albo pięć bo jeszcze nie wiem, czy e, w tym jednym przypadku z prezesem Banku Narodowego to było na koszt ministerstwa czy na własny w ciągu trzech lat i w poprzednich trzech latach nie mam, nie udało mi się dokładnie sprawdzić, ale pamiętam, według mojej pamięci, takich okazji kolacji poza, poza ministerstwem, na koszt państwa było mniej niż w ciągu... Ale tej drugiej połowy Zgodzimy się dzisiaj, że mówimy o. Że, że, że ten lunch fundowany przez Radosława Sikorskiego z panem, te, te foie gras i, i niezłe wina, no to było jednak grzeszne. Znaczy, ja nie jestem teologiem, ale uważam, że było dużo za drogie. <laughs> no ale grzeszne z punktu widzenia etyki politycznej. Znaczy, to jest naprawdę pytanie do, do, do marszałka Sikorskiego. On. Czy, ja byłem gościem e, i nie będę komentował e, e, jego zaproszenia, ale z, 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 zachowania mojego gospodarza. Ale uważa pan, że on słusznie zrobił, że odszedł z funkcji marszałka? To też było niezbędne i konieczne? Znaczy... Powiem panu tak, uważam, że jeżeli mieli odchodzić ministrowie i nie będę mówił o, o, o marszałku Sikorskim, ale jeżeli mieli odchodzić ministrowie, to też uważam, że słusznie odszedłem ja jako główny doradca. A o, o, o marszałku Sikorskim nie, nie chcę się wypowiadać. A teraz pytanie, sytuacji. co ma się z wami dziać dalej? Czy to jest koniec Jacka Rostowskiego i Radosława Sikorskiego w polskiej polityce? Znaczy, ja panu powiem, że to, co jest najbardziej uderzające w tym wszystkim, jest, że to, co najbardziej ludziom się nie, nie podoba w tym, wydaje mi się, dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy w tych wydarzeniach, które były nagrane, to jest to wrażenie, że ministrowie chodzą i chodzili na nagminnie na kosz państwa do restauracji. Panu właśnie powiedziałem, że w, że ciągu, trzech lat, że w ciągu trzech lat... Byłem sześć byłem razy, pięć razy, z czego cztery to były delegacje zagraniczne. Jak mówię wcześniej, wydaje mi się, zgodnie z moją pamięcią jeszcze rzadziej, więc to jest po prostu nieprawda. I myślę, że bardzo często takie mocne obrazy, które człowiek sobie wyobraża, mogą przyćmić taką szarą, codzienną rzeczywistość, która jest zupełnie inna. No, no, czy, czy politycy często potrafią się poślizgnąć na skórce od banana, czy w tym przypadku na ośmiornicze Pytanie... A czy to, to pan nieładnie. Ja powiedziałem, jak wcześniej <laughs> rozmawialiśmy. Pan mówił o, o skórce od banana. Ja powiedziałem in... lub na a Teraz pan to używa. Czy w takim razie to poślizgnięcie no, czy w się... W sensie Jacka... takim, że ja bym chciał to powiedzieć. <laughs> czy poślizgnięcie się Jacka Rostowskiego na tej ośmiorniczce powinno zamknąć... Czy, czy pan uważa, że powinno panu zamknąć drogę dalszej kariery, czy wciąż ma, ma pan na, ten, na nią ochotę? Wie pan, ja uważam, że mam parę rzeczy do powiedzenia w polskiej polityce, więc jeżeli Platforma będzie chciała, to myślę, że będę pożyteczny także, także w przyszłej kadencji. Czyli ale... jakaś jedynka w Bydgoszczy leży w zasięgu pańskich zainteresowań? Na pewno nie w Bydgoszczy. Po, po moich doświadczeniach w Kujawsko-Pomorskim, mimo że bardzo, bardzo polubiłem region, ale no widać, że to nie, nie, niekoniecznie było ze wzajemnością. Um, ale muszę powiedzieć, ale to będzie zależało od taktyki już wyborczej w momencie, kiedy się tworzy listy. I, czy przyjmie pan każdy wyrok Platformy twardo? to nie są wyroki, to są decyzje polityczne, i, i zobaczymy zobaczymy, jak to będzie. Też będę sam się zastanawiał nad tym, czy, czy mam. Pozytywny wkład, do, który mogę, mogę przynieść. E, myślę, że przydałoby się e, odczarowanie, odkłamanie e, no, znaczących części tej, tego mitu, który powstał dookoła, dookoła e, tych taśm. A mit jest jaki? Że politycy jedzą i piją za, za służbowe i państwowe. Tak. No, ale, tak. Ale, ale, ale wiele z tych rozmów to potwierdza. I, e, i dzisiaj no, za to płacicie? E, 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 oczywiście. Polityka niekoniecznie ma bardzo dużo z, do czynienia ze sprawiedliwością w poszczególnych przypadkach i tak jak powiedziałam, dlatego, będąc świadom tego, e, uważam, że to posunięcie e, tej e, Szerokiej rezygnacji wielu, wielu osób e, dwa tygodnie temu było jak najbardziej słuszne. I tutaj nie mam nie tylko że żadnego żalu, uważam, że to była słuszna decyzja. I uważa Pan, że ten trend. I możemy teraz pójść do przodu Młodzi do przodu kobiety, się... do przodu kobiety, do przodu Ja osobiście uważam, że powinniśmy głównie się skupiać nad e, nieza... niesamowicie niebezpiecznymi obietnicami e, opozycji, szczególnie PIS-u. E, Obietnice pisu są albo nieprawdziwe, albo niebezpieczne, te które są prawdziwe są bardzo niebezpieczne, te które są bezpieczne są nieprawdziwe. Jacek Rostowski, dziękuję bardzo. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.